Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Minęło południe, najwyższa pora zarobić pieniądze. A tak się dobrze składa, że ja mam dla was dużo gotówki i zagadkę. I zagadkę, dzięki której można będzie zdobyć nagrodę w mojej ręce, koperta, w niej rozwiązanie, wyjątkowo cenna koperta. Ile jest trójkątów? Takie mam dzisiaj dla was pytanie. Ile mam trójkątów? To odpowiedz mi na to pytanie, zdobędziesz pieniądze. I uwaga, uwaga, już w tym momencie można dzwonić z poprawną odpowiedzią. Wy dzwonicie, ja przedstawiam regulamin programu, bo żeby wziąć w nim udział, trzeba mieć 18 lat skończone. Płacicie też za każde połączenie, nawet za takie, które nie połączy was z moim studiem, ale uwaga, płacicie za połączenie, nie za czas jego trwania. W ciągu 5 dni roboczych wyślemy do was pieniądze. Regulamin znajdziecie na 860 telestronie TVN7. Wystarczy policzyć wszystkie trójkąty. Jeżeli liczba będzie się zgadzała, to ja oddaję wam pieniądze. I uwaga, na początek stówka, na takie miłe rozkręcenie programu. Kto ma już pomysł, kto ma odpowiedź, bierze telefon do ręki, dzwoni, wygrywa pieniądze. 0704 307 111. Ten numer jest dla telefonów stacjonarnych. Dla komórek gwiazdka 73221 i uwaga, uwaga, czekam już na pierwszą propozycję, na pierwszą odpowiedź, na pierwsze hasło, na pierwszego mojego widza, który trafi tutaj do mnie, do programu. Ile jest trójkątów, kto będzie wiedział, zdobywa pieniądze. I uwaga, uwaga, w tej kopercie jest odpowiedź. Odpowiedź, która jest bardzo cenna. 100 zł proponuję za dobre rozwiązanie, za dobrą odpowiedź, za dobrą liczbę. I próbujemy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, jaką masz odpowiedź? 30, oczywiście, że tak. Doskonała odpowiedź. Wielkie brawa dla ciebie. Pokazuje rozwiązanie i 100 zł to twoja nagroda. Jest 30, liczba 30. 30 trójkątów było, a teraz kolejne zadanie i kolejna zagadka dla was, kochani, dzięki której można będzie zdobyć kolejne pieniądze. I uwaga, uwaga, wyczaruję słowo. O, jakież to słowo? Kto znajdzie pierwszą literę i przeczyta całe hasło, dostaje ode mnie 100 zł. Druga zagadka, drugie zadanie. Z pierwszym zadaniem wyjątkowo szybko pan sobie poradził, kto będzie miał kolejną odpowiedź, kolejne rozwiązanie. Już nie liczymy, już nie dodajemy, a wystarczy połączyć odpowiednie literki ze sobą tak, żeby powstało poprawne hasło. 100 zł jest do wzięcia, 100 zł do zdobycia i kolejny telewiz, który ma dobrą odpowiedź, ma pomysł, ma hasło, ma szansę zdobycia pieniędzy w tym programie. I uwaga, 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 0704 307 111, z tego telefonu dzwonią telefony stacjonarne. I uwaga, uwaga, dla komórek gwiazdka 73221. I kochani, rozkręcamy się szybciutko, bo ten konkurs nie jest na cały program. On jest dosłownie na minutkę, na dwie minutki. Góra. Patrzysz na słowo, wymyślasz odpowiedź i dzwonisz do mnie z poprawną odpowiedzią, z poprawnym rozwiązaniem. Jeżeli masz hasło, jeżeli masz słowo, dzwonisz tu do mnie do programu, podajesz mi poprawną odpowiedź. Nie ma na co czekać, nie ma się nad czym zastanawiać. Poprawna odpowiedź czeka na mojego zwycięzcę, na kogoś, kto będzie miał odpowiedź, ktoś, kto będzie miał hasło, słowo tu w tym programie, na antenie głośnej, wyraźnie je wypowie, zdobędzie nagrodę. I uwaga, 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 kto ma poprawną odpowiedź? Kto bierze telefon do ręki i kto zaczyna grać, wygrywać i zdobywać pieniądze? 0704 307 111 i mamy kogoś. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie to słowo? Kapsel. Kapsel. No tak, doskonale, 100 zł zdobywa pani, gratuluję bardzo serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam gorąco i oczywiście kolejny konkurs, który już się pojawia. A może by tak, taki? Co wy na to? Może być? No właśnie, jedno słowo, cóż to za słowo? Za ten wyraz zapłacę kolejną stówę. Stówka do stówki, niezła kwota może się komuś zbierać. Pamiętaj, że jak już raz wygrałeś, to grać możesz nadal i dalej. To wcale cię nie dyskwalifikuje z dalszej gry. Każdy widz pełnoletni może zdobywać nagrody i zdobywać pieniądze. No ja bym chciała usłyszeć poprawną odpowiedź. Jest wyraz, jest słowo do ułożenia. Te literki trzeba tylko trochę poprzekładać. Stuwa do wzięcia, stuwa jest do zdobycia. I uwaga, 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 0704 307 111. Ktoś już wybrał ten numer i ktoś właśnie płynie do mnie po łączach telefonicznych. Czy to będziesz ty? No chyba, że masz komórkę, to wtedy gwiazdka 73221. I pamiętaj, że nieważne, czy komórka, czy telefon stacjonarny, masz identyczne szanse na trafienie tu do mnie do studia, tu do mnie do programu. Te literki trzeba tylko trochę poprzekładać. Powstaje wtedy słowo, powstaje hasło. Warte pieniądze, stuwa kolejna do wzięcia i trzeci zwycięzca. No, przydałby mi się tutaj w programie. Pan, pani, kto ma ochotę, no to ja zapraszam. Kto ma apetyt na kasę, to trafił bardzo, bardzo dobrze. To bardzo dobry kanał, bardzo dobry program, bo właśnie w tym programie ja wam rozdaję pieniądze. I uwaga, jedno słowo, jeden wyraz, literki trzeba poprzekładać, poprzestawiać i musi powstać słowo. Wszystkie litery muszą być wykorzystane. Kto ma odpowiedź, kto ma hasło, kto ma słowo, zdobywa u mnie pieniądze, zdobywa u mnie nagrodę. Kto ma odpowiedź? Może właśnie ty. Jeżeli masz słowo, to nie czekasz, nie zastanawiasz się, bo czas tego programu.
programu jest bardzo cenny. W każdej sekundzie, w każdej kolejnej minucie masz szansę zdobycia nagrody. A nagroda czeka. 100 zł. Kto ma ochotę na takie pieniądze, kto ma apetyt dzisiaj na kasę, ma szansę zdobycia dużej nagrody. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Witam, jaka jest odpowiedź? Masaż. Skarbie, a ile masz lat? 18. A w którym roku się urodziłeś? I teraz się rozłączymy. No tak, kochani, grają widzowie pełnoletni w tym programie. Nawet jeżeli dzieci podadzą dobrą odpowiedź, niestety pieniądze nie będą wypłacone. No dobrze, no to słuchajcie, kolega pomógł, ale komu? No właśnie, moi drodzy, stówka do wzięcia, 100 zł do wygrania. Dla widza, który będzie miał dobrą odpowiedź, zapałki, ułóż właściwe równanie matematyczne, 6 minus 9 równa się 5. No nie, to nieprawda. Co trzeba zrobić? Trzeba przełożyć jedną zapałkę tak, żeby powstało poprawne równanie matematyczne. Kto ma już pomysł, to w tym momencie bierze telefon i dzwoni do mnie. Pamiętajcie, tutaj nie ma na co czekać. Nie ma się nad czym zastanawiać. Każdy kolejny konkurs, każde kolejne zadanie to pieniądze w wasze ręce. 6 minus 9 nie równa się 5 i to wiemy. W takim razie ile to będzie? Może by tak, no którą? Właśnie, jedną zapałkę w jedno miejsce. Ja sama zerknę. Jeszcze nie mam.